Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Sąsiedzi z Pikorodem, Słodka Zemsta. Jej, jedziemy. A dzisiaj witam was w odcinku Urodzinowe Przyjęcie. Dziś wypadają urodziny sąsiada. Jak co roku zresztą. Okej. O, super. Sąsiedzi z Pikorodem. W odcinku Urodzinowe Przyjęcie. Przyjęcie. Okej. Okay. Wskoczymy do szuflady. A co tu mam? Jakąś petarda? Pizaki jakaś? Okej. Może chodźmy do WC. Bo wydaje mi się, że tam coś jednak chyba nie zamierza iść. Okej. Jak zwykle papierek bierzemy sobie. Dokładnie tak. Dobra, ile jest pułapek? 6 jest pułapek. Możemy iść na górę. Szybciej, Woody. Nie wiem, czy mi się uda 100% za pierwszym razem, ale... Nie. Super, dobra. Nie wziąłem jajka, to już nie będzie 100%. Ale tak jak mówię, to jest gra metodą, przechodzi się metodą prób i błędów. Więc może skoczmy szybko na dół. O kurde. Spierdzieliłem teraz wszystko. No ale okej. Mi gościem do lodóweczki idziemy. Trzeba mieć pecha. Tam musiał, tym poprawiliśmy konturę pisaczkiem, to nawet ładniej wyglądała. No okej. Oby Boże, tam będę na wprost. No tak, dobra. No to 100% to już nie będzie, coś mi się wydaje. Bo za jednym razem bym musiał zrobić tutaj, że te jajko położyć i tą świeczkę, tą petardę położyć tutaj, więc... Dokładnie. 94%. A nasz cel był 97%, więc ponawiamy. Zresztą myślę, że to przejdziemy na 100%. Tak więc powtórka z rozrywki, Sąsiedzi z Pikorodem. W odcinku Urodzinowe Przyjęcie. Jej, Woody. Bierzemy pierwsze potrzebne rzeczy do pułapki. Mamusie pokolorujemy. Okej. Oj, źle chyba zrobiłem to. Ale nie, dobrze zrobiłem, bo sąsiad jest na tyle głupi i nie zauważy stąd właśnie tego obrazu chyba. Szybko. Mydełko sobie położymy na kafelkach, a co tam? Okay. Tak będzie dobrze. A nie. Ale mamy czas, spokojnie.
Okej. Tutaj pułapkę zostawiliśmy. Ogólnie to powiem wam, że warto uważać, gdzie się ręce wkłada, bo mogą być różne niespodzianki. Po jajeczko ciśniemy. No i teraz spokojnie z nim. Będzie 100%, już wam to mówię. Ja już to widzę. Ale poczekajmy do końca. Ja sobie usiądę. Woody sobie usiądzie na fotelu. Dobra, niby że siedzi Woody na fotelu. Nie, gleba. Powiem wam, że ja ostatnio bywam na boisku w ogóle. I taką samą glebę zaliczyłem, jak strzelałem karny, powiem wam. Bo akurat byłem na boisku, gdzie jest sztuczna nawierzchnia i ona jest piaskowana co roku, żeby się nie zniszczyła, i teraz było tak ślizgo jeszcze, bo było sporo tego piasku. I powiem wam, że normalnie jak sąsiad zaleciałem. Więc trzeba uważać, gdzie się staje. No okej, ja sobie tam pułapki. Mikrofala, naturalnie. No i teraz chyba najlepsze, co może być. No nie wiem, jak można pomylić petardę ze świeczką. No ale dobrze. I 97%. O nie. A myślałem, że będzie to. Tak więc nie jest tak łatwo. Ile ten odcinek trwa? Dobra, darujemy sobie. Tak więc to był odcinek z tortem urodzinowym w roli głównej. No i co, ja jestem Aleksandrus i żegnam się z wami. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.